Cześć, w temacie mojego wystąpienia znalazły się bardzo popularne sformułowania, takie jak sztuczna inteligencja, chmura i aplikacje internetowe. Zobaczymy dziś od kuchni, co stoi za tymi sloganami. Przede wszystkim chcę zachęcić Was do eksperymentowania i do korzystania z tego, co oferuje chmura publiczna do Waszych własnych celów. Nazywam się Emilia Smołko. Jestem architektem rozwiązań w Amazon Web Services Polska. Podczas tej sesji poznacie kilka usług typu serverless i za ich z pomocą razem zbudujemy aplikację. Wykorzystamy usługi sztucznej inteligencji, takie jak analiza zdjęć, konwersja tekstu na audio i inne. Znacie ym, najgłośniejsze startupy typu Uber, Airbnb, Dropbox, Spotify czy Netflix. To są przykłady wykorzystania takich narzędzi jak internet i chmura publiczna. One dają bardzo dużą skalę i, co najważniejsze, są dostępne dla każdego. Świat bardzo szybko się zmienia. Dzięki pomysłom takich osób jak wy mamy coraz szybszy postęp. Więc Skoro macie zawojować świat swoimi pomysłami, to musicie też poznać narzędzia, które pozwolą wam zrealizować te pomysły. Ja nie znam nikogo, kto nie lubiłby klocków Lego. Zbudować z nich możesz prawie wszystko, a ten proces jeszcze sprawia przyjemność. I chmurę publiczną można właśnie porównać do klocków Lego. Dostępne są różne klocki, zbudować z nich możesz prawie wszystko i proces ten sprawia przyjemność. Ciągle też pojawiają się nowe i lepsze usługi, ponieważ cały czas myślimy, jak możemy poprawić to, co jest. Podstawowym i pierwszym klockiem w chmurach publicznych były serwery wirtualne. Na których tak samo jak we własnych serwerowniach uruchamia się aplikacje. Jednak kiedy już ma się ten własny serwer, nawet wirtualny, to niestety trzeba się zajmować jego administrowaniem, nakładaniem poprawek, konfiguracją sieci, skalowaniem, robieniem kopii zapasowych albo na przykład usuwaniem pojedynczego punktu awarii z architektury. Mogłabym pewnie tak ciągnąć listę obowiązków, które wpadają na barki właściciela serwera, który chciałby na nim uruchomić aplikację. Ale dziś nie chcę mówić o historii. Dziś powiemy sobie o usługach typu serverless, które właśnie nie wymagają zajmowania się serwerami. Żeby ułatwić korzystanie z dobrodziejstw IT w chmurach publicznych. Powstały właśnie takie usługi, które nie wymagają obsługi serwerów od strony osoby korzystającej. W rzeczywistości, oczywiście, istnieją te serwery. To dostawca chmury, tak jak AWS, nimi zarządza i sam ponosi odpowiedzialność za ich działanie, to żeby były niezawodne. I to jest super, że możecie te powtarzalne, czasochłonne. Dosyć skomplikowane procesy zrzucić na specjalistów, którzy wiedzą, co robią. Wy możecie się skupić na Waszym pomyśle i zrealizować go bez dodatkowych utrudnień, jakim byłoby zdobywanie umiejętności administrowania infrastrukturą. Najbardziej podstawowe klocki w serverless to Lambda i Simple Storage Service. W skrócie S3. Lambda to funkcja, do której możecie dostarczyć własny kod. I on będzie uruchomiony w momencie, kiedy lambda zostanie wywołana. Czyli możemy naszą aplikację zbudować z funkcji lambda i nie mieć ani jednego serwera. Kiedy nie uruchamiamy funkcji, nie mamy żadnych kosztów. Nasza aplikacja nie potrzebuje żadnych serwerów, load balancerów czy klastrów dla zapewnienia dostępności. Kod możemy pisać w dowolnym języku programowania, ale najwięcej udogodnień otrzymamy, jeżeli skorzystamy z popularnych języków typu Python, Node.js, C#, Java czy Go. Simple Storage Service to przechowywanie danych w chmurze. Czyli taki dysk porównując do lokalnych zasobów. Jednak do S3 macie dostęp poprzez API, poprzez HTTPS. I też nie potrzebujecie mieć żadnego serwera. A płacicie też nie za dysk, ale tylko za tyle miejsca, ile wykorzystaliście. To są podstawowe yy, potrzeby, gdy, plaju, gdy planujemy uruchomić aplikację. Miejsce do przechowywania oraz siła obliczeniowa. No, czasami mamy jakieś dane szczegółowe. Z pewnością pomyślicie, że S3 to nie baza danych. Więc kiedy mamy te pojedyncze informacje, takie do szybkiego wyszukiwania, powiązane relacjami, no to oczywiście przechowujcie je nadal w bazach danych. I macie do tego bazy typu serverless. DynamoDB jest bazą NonSQL dostępną w AWS. Aurora to z kolei relacyjna baza, yy, również w opcji serverless. Aby szybko dostarczać aplikacje, trzeba korzystać z gotowych klocków. Dostarczających już rozwiązane problemy czy funkcje. I tutaj właśnie chciałam przejść do innych usług, które nie są tak proste jak baza danych czy serwer wirtualny, albo przestrzeń do przechowywania danych. I tu przykład, jeśli chcecie autentykować użytkowników, to. Użyjcie Amazon Cognito. Ma mechanizmy gotowe czekające na Was. Jeśli potrzebujecie wystawić API dla swojej aplikacji, to jest API Gateway. Jeżeli chcecie serwować strony webowe, możecie użyć S3 i do tego Cloudfront, yy, czyli Content Delivery Network, który yy, będzie keszhował. Yy, Zawartość waszej strony tak, żeby szybko była ściągalna dla użytkowników odbiorców. Jeśli chcesz, aby Twoja witryna była na przykład trójwymiarowa, czyli chcesz stworzyć wirtualną rzeczywistość, skorzystaj z Amazon Sumerian. Tutaj jest przyszłość. Do zarządzania zdarzeniami wykorzystać EventBridge, do kolejkowania Simple Q Service, do budowania ciągu procesu. Możesz zastosować Step Functions. Mamy serwisy Elemental dla streamingu wideo, Chime dla konferencji, Alexa do budowania dialogu z użytkownikiem. Amazon Connect dostępnia Wam możliwość automatycznego centrum telefonicznego. Możecie nawet pisać aplikacje kwantowe. Są jeszcze mało popularne. Ale oczywiście można patrzeć do przodu. Na wyciągnięcie ręki też możesz użyć usług na bazie sztucznej inteligencji i nie musisz do tego celu być specjalistą od uszenia maszynowego. Amazon Recognition, który użyjemy dzisiaj, pozwoli ci wykrywać obiekty na zdjęciach i na wideo. Amazon Translate pozwoli przetłumaczyć teksty pomiędzy wieloma językami. Poli Odczyta tekst głosem, który sobie wybierzesz. Nie umieściłam tutaj wszystkich ikonek z usługami serverless, ponieważ jest ich po prostu za dużo, żebyśmy wszystkie omawiali. Planując swoją aplikację, nie kierujcie się znajomością dostępnych usług. Jeśli w Waszym projekcie zobaczycie, że potrzebujecie konkretnej funkcjonalności, to dopiero wtedy sprawdźcie, czy to już jest dostępne. Czy nikt jeszcze nie zrobił takiej usługi. Jeżeli tak jest, wtedy wy możecie być pierwsi i udostępnić ją innym. Mamy już ogólne pojęcie o klockach. Teraz musimy zebrać drużynę, która zbuduje aplikację. Co powiecie na tu pizza team? Teraz króluje model budowania aplikacji mikrousługowych, gdzie zespół nie większy niż 8 osób buduje niezależne i kompletne rozwiązanie i nie musi koordynować się z dziesiątkami innych osób. Dzięki temu może się skupić na swoim celu czyli na stworzeniu dobrego produktu małej aplikacji zwanej mikrousługą. Żeby taki model mógł działać, te 8 osób zespołu musi korzystać z gotowych usług wyższego poziomu niż serwer wirtualny. Wyobraźcie sobie, że musicie mieć w zespole ośmiosobowym administratora serwerów, administratora sieci, administratora bazy danych, a jeszcze musicie się koncentrować na wartości, jaką dostarcza wasza aplikacja. Dobrze, żeby mm, bardziej pobudzić sobie naszą wyobraźnię, przejdziemy do konkretnego przykładu. Tutaj wyświetlam diagram architektury aplikacji, którą za chwilę uruchomimy. Przykład. Ma pozwolić użytkownikowi wysłać do aplikacji zdjęcie, a aplikacja Powiem, czy na zdjęciu znajduje się znana osoba. Dosłownie powiem. E, jeśli tak, to jak ta osoba się nazywa? Ja osobiście nie mam pamięci do nazwiska, dobrze jest wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Użytkownicy też będą mogli wysłać do usługi tekst, tak żeby został odczytany. Na przykład możemy wymyślić, że mm, usługa zadzwoni do nas i odczyta nam ten konkretny tekst. Diagram prezentuje kompletne rozwiązanie. Omówię je krok po kroku, tak żeby łatwo było Wam zrobić to we własnym zakresie, jako ćwiczenie. I już w pierwszym kroku zaczniemy od magii. Wykorzystamy sztuczną inteligencję do analizy zdjęć i do zmiany tekstu na dźwięk. Przejdę teraz do konsoli AWS i zobaczycie wszystkie kroki od momentu, kiedy już macie własne konto w AWS. Otwieramy stronę aws.amazon.com i tam z prawej strony będzie mieli taki przycisk Sign in to the console. Kiedy do niego przejdziemy, będziemy mogli się zalogować na nasze konto. Wybieram IAM User. Znacie taką zasadę, że nie używamy root usera, natomiast jeżeli jeszcze takiego nie macie, no to nie będziecie mieli opcji. Podaję alias do mojego konta, użytkownika, którego założyłam, oraz hasło, i loguję się do konsoli. Jesteśmy na tak zwanym dashboardzie. Mamy bardzo dużo usług do wyboru, tak jak mówiłam o naszych klockach. Przejdźmy do Machine Learning i w szczególności wybiorę tutaj sobie poli. Poli jest usługą, która pozwala zamienić tekst na mowę. Domyślnie, tutaj mamy takie demo, które możemy wykorzystać. Wybiorę bardziej skomplikowany tekst po polsku. Znamy taki fajny wierszyk Brzechwy. Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, i szczebrzeszyn z tego słynie. Wółgo pyta, panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to, po co? To jest praca, każda praca się opłaca. A cóż za to pan dostaje? Też pytanie. Wszystkie gaje, wszystkie trzciny powsze czasy, łąki, pola oraz lasy, nawet rzeczki, nawet zdroje. Wszystko to Możemy jest właśnie też moje. Jan Wussten Sie schon, dass, wenn in Reden von Walzwerken und Walzwergen die Rede ist, es zu Irritationen beim Hörer führt, da es phonetisch nicht ganz leicht ist zu unterscheiden? ob es sich um walzwerke oder Walzwerge handelt gott sei dank ist es aber relativ selten dass ein walzwerk ein walzwerk besucht oder walzwerke in der umgebung der walzwerke erbaut werden wenn allerdings walzwerk ein walzwerk baut handelt es sich demzufolge um ein walzwerk walzwerk wenn dieser dann auch noch darin arbeitet ist es dann offensichtlich ein walzwerk walzwerk Po niemiecku, w języku polskim możemy użyć Amazon Translate, kiedy bardzo szybko dostajemy wynik e, takiej translacji. No, taka fajna bajka mm, opisująca e, leśne gnomy następną usługą, którą następnie wykorzystamy w aplikacji jest Amazon Comprehend. Też yy, spojrzymy jak wygląda ta usługa. Możemy podać tutaj yy, ten nasz niemiecki tekst. Tak naprawdę w naszej aplikacji będziemy tylko weryfikować dokładnie tak jak tutaj Wykrył język niemiecki z bardzo dużym, z dużą pewnością. Usługa daje nam również informacje o sentymencie czy szczegółowej analizie samego tekstu. Przejdźmy jeszcze do usługi Recognition, za pomocą której będziemy Poszukiwać celebrytów na naszych stronach, na naszych obrazkach. Tutaj jest mnóstwo demo. No, jako główną osobą jest tutaj właściciel AWS. Widzimy, w jaki sposób mamy przygotować request do naszej usługi. I co w jej wyniku dostaniemy? Tak naprawdę wystarczy nam tylko imię i nazwisko tej osoby. Inną ciekawym aspektem z recognition jest label detection, w którym tutaj, jak możecie zauważyć, wykrywane są obiekty na obrazku. Czyli w szczególności możemy policzyć ile samochodów stoi na danej ulicy. I co to za samochody. Jest również możliwość na przykład odczytywania numerów rejestracyjnych poprzez usługę Text in Image. Przejdźmy teraz do Lambdy, w której będziemy wywoływać te usługi sztucznej inteligencji. Do tego celu stworzymy sobie mm, funkcję lambda, taką od podstaw. Pierwsza, niech to będzie Create Audio. Nadajemy jej e, nazwę. Ja wybiorę Pythona 3.9 i architekturę ARM64. ARMy są to. Mm, Procesory produkowane przez AWS i wybiorę tworzenie nowej roli, którą specyficznie potem poprawimy dla naszych potrzeb. I to tyle. Nie potrzebujemy tutaj zaawansowanych opcji. Przechodzimy do Create Function. Ja skorzystam z kodu, który wcześniej przygotowałam. Udostępnię go Wam na gicie, tak, żebyście również mogli z niego skorzystać. W kodzie jeszcze sprawdzamy, jakich innych uży używamy usług. Tak jak już wcześniej wspominałam, będzie to komprehend, poliestry, Użyjemy również DynamoDB, w którym po prostu zapiszemy, jakie pliki wygenerowaliśmy z dźwiękiem. Dla tych usług będziemy musieli dodać uprawnienia dla roli, na jakiej będzie działać nasza aplikacja, nasza lampda. Pliki, które. Generujemy z audio, są zapisywane do, do folderu Page w, w S3. Klikamy sobie Deploy. Deploy powoduje, że nasza usługa będzie już dostępna do, do użycia. No, ale, tak jak pamiętamy, musimy zadbać o te uprawnienia, dlatego trzeba przejść do konfiguracji. Mamy tutaj zakładkę Configuration, Permissions i link do roli, która została dla nas utworzona, ale teraz musimy ją lekko zmienić. Więc pamiętając, jakich usług używaliśmy, dodajemy uprawnienia do S3. Dla ułatwienia będzie to już pełne do DynamoDB pełny dostęp i do Comprehend. Tak naprawdę moglibyśmy dodawać na poziomie pojedynczych zasobów i pojedynczych operacji na tych zasobach. No i jeszcze oczywiście POLI, o której już bym prawie zapomniała. Dodajemy POLICY. Widzę, że mamy wszystkie. Basic Execution Role, która też została stworzona, daje możliwość zapisu do, do logów dla lambdy. Wszystko jest super. W DynamoDB jeszcze musimy stworzyć tabelkę, do której to będziemy zapisywać te nasze audio, które wygenerowaliśmy. To mamy przykład serwer-lesowej bazy danych, gdzie. No nie mamy żadnego serwera, a stworzymy sobie tabelkę Interactions. I partition key to będzie name po prostu jako tekst. To tyle. Wszystkie inne rzeczy akceptujemy domyślne. Tabelka nam się stworzy za chwilę. To teraz właściwie musimy powtórzyć te same mm, akcje na stworzenia drugiej funkcji podobnej do analizy obrazka. Czyli będzie to Analyze Image Python 3.9 ARM. Tak samo stworzę sobie rolę, analyze image, role. Create function. I kod tak samo kopiuję, który mam gotowy. Korzystamy z recognition i s3. Tutaj będzie troszeczkę mniej usług. Pamiętamy o tym, żeby kliknąć Deploy. Inaczej funkcja nie zostanie znaleziona. Przechodzimy do roli, tak, ażeby ją poprawić. Dodać jej pełen dostęp do S3 oraz pełen dostęp do Recognition. Proste. Dwie akcje i mamy rolę poprawioną. Czyli właściwie Analyze Image również jest już gotowy. No dobrze, teraz w jaki sposób będziemy wywoływać te usługi? Wejdziemy do S3. S3 będzie przechowywać nam. Obrazki, nasze zdjęcia z znanymi osobami, albo teksty do odczytania. Stworzę sobie bucket o nazwie Data for my app. I tutaj taka uwaga. Nazwa musi być unikalna. Czyli jeżeli ja stworzyłam taką nazwę, to wam prawdopodobnie już się nie uda. Musicie stworzyć swoją własną. Wybieram region we Frankfurcie. Ponieważ wszystkie rzeczy robiłam w tym regionie. Możecie wybierać oczywiście inne regiony, które sobie zażyczycie. Wszystkie inne konfiguracje zostaje zostawiamy tak, jak są domyślnie, te ustawienia w pełni zabezpieczają nasz koszyk S3, tak żeby nikt poza nami, właścicielami, nie miał do niego dostępu. I teraz, jeżeli wejdziemy sobie do tego koszyka, stworzę tutaj foldery, ponieważ już wcześniej założyliśmy, że będzie folder o nazwie Page. Będzie folder o nazwie img, w którym będziemy przechowywać obrazy. Kiedy mamy już te foldery gotowe, to teraz możemy zaplanować akcję. Czyli w szczególności w momencie kiedy pojawia się nowy obraz, nowe zdjęcie, możemy wywołać zdarzenie, powiadomić naszą lambdę. Tutaj ograniczymy, ażeby taka notyfikacja generowała się tylko i wyłącznie, kiedy obrazek W. Zostanie włożony do folderu, który stworzyliśmy, img, i powiedzmy, że będzie miał rozszerzenie jpg. Mm. Tak, żebyśmy na przykład nie wykrywali nowych obrazków w katalogu Page. I reagujemy na stworzenie. I chcemy przekazać tą notyfikację do naszej funkcji, którą stworzyliśmy analyze image. Super. I teraz zapisujemy tą zmianę. Mamy pierwsze zdarzenie i teraz podobnie wygenerujemy zdarzenie, kiedy pojawił się kiedy pojawi się nowy tekst. Tutaj może Możemy zrobić to dla całego baketa i podpinamy funkcję Create Audio. Powtórzyliśmy dwie akcje. Mamy skonfigurowane zdarzenia. To teraz nic nie pozostaje, tylko przetestować działanie naszych aplikacji. Do folderu IMG przeciągniemy, załadujemy nowy plik. Wezmę sobie tutaj na przykład: O, będzie kilka osób znajomych na Avengers JPG. Obrazek z aktorami z tego z tej serii. W momencie, kiedy przejdziemy do naszego bucketu, pojawia nam się folder txt, którego wcześniej nie było. A wiemy, że zapisujemy tam wygenerowane teksty. Otwórzmy ten plik. Widzimy tekst, zostały rozpoznane osoby. Pięć osób, a plik. Obraz zawierał siedem spośród nich, pięć zostało rozpoznanych. Przejdźmy z powrotem. Pamiętamy, że w folderze Page zapisywaliśmy wygenerowany plik audio. Sprawdzamy. Mamy Avengers MP3. Zobaczmy, co zawiera ten plik. Pozwolę sobie go odtworzyć. I can see Mark Allen, Kevin Feige, Jeremy Renner, Richard Berry, Scarlett Johansson on the picture. Udowodniło nam, że dotychczasowo napisane aplikacje działają poprawnie. Dobrze, ale nie damy użytkownikom dostępu do naszego koszyka S3. Nie będą jako my załadowywać tam obrazów. W związku z tym, zgodnie z naszym założeniem, naszą architekturą aplikacji, Udostępnimy teraz API, które to będzie robić. Powinniśmy stworzyć teraz nasze API, które pozwoli zapisać obraz, zapisać plik JPG w S3, albo plik z rozszerzeniem .txt w S3. A samo pojawienie się obiektu już wywoła mm, nasze lambdy, które wykonają całą pracę. Jak to robimy? Również za pomocą lambdy. Czyli przechodzimy do tego miejsca w konsoli, w którym już byliśmy. Natomiast tym razem wykorzystamy mm, Blueprint. Są dostępne. Takie blueprinty dla typowych zastosowań, i ja tutaj wypiszę API Gateway jako keyword. Użyjemy sobie microservice http endpoint Python, czyli będziemy tworzyć mikroservice udostępnione po http przez API Gateway, i funkcja jest napisana w Pythonie. Tak samo jak poprzednio podajemy nazwę, na przykład Applogic. Yy, z tym samym patternem będzie Applogic Roll. Wybieramy, ażeby zostały API stworzone dla nas. Nasze API udostępniamy wszystkim. Nie będziemy dodawać autentykacji. To jest taka domyślna. Hmm, Zawartość samej funkcji, którą my potem nadpiszemy. Więc funkcja jest stworzona. Tutaj widzicie również Python 3.7 i architektura x86. Będziemy mogli to potem zmienić tak, żeby było tak jak wszystkie nasze stworzone lambdy. Jak już widzicie, mamy dołączony trigger w postaci API Gateway. Teraz skopiuję przygotowany wcześniej kod do naszej funkcji. Nazwa koszyka jest poprawna. Wy będziecie musieli ją zmienić. Zapamiętujemy, jakie usługi są potrzebne: lambda, DynamoDB, S3, SNS. Oraz Connect. Do tego trzeba będzie rozszerzyć uprawnienia dla naszej funkcji. Klikam jeszcze Deploy, ażeby nie zapomnieć tego zrobić później. Zmieniamy ustawienia do Python 3.7. Tutaj niestety. Pojedyncze zmiany trzeba wykonywać. Jeszcze zmienimy architekturę na ARM64. Super. Teraz uprawnienia. Tu już trzeci raz przechodzimy przez uprawnienia. Zostaniecie specjalistami od tego interfejsu. SNS, S3, DynamoDB, Connect, czyli wykonywanie telefonów oraz wywoływanie lampy. Ok, to właściwie tyle. Teraz możemy, klikając na API Gateway, uzyskać informacje o endpointcie. Czyli tak naprawdę adresie, na jakim nasz, nasze API prowadzące do mm, tej lampy, zostało opublikowane. No i musimy skopiować ten adres, yy, ponieważ będziemy chcieli go użyć w naszej stronie HTML. No, ponieważ nie spodziewamy się, że użytkownicy będą bezpośrednio korzystać z takiego API, będziemy musieli za nich na stronie to API użyć. Więc teraz zmodyfikuję stronę HTML, po prostu podając w niej odpowiedni adres endpoint. Musimy teraz przejść z powrotem do strony S, do usługi S3 i naszą zmodyfikowaną stronę dogramy do do folderu page, który za chwilę też podłączymy do CloudFronta. Super. Mamy teraz załadowaną stronę indeks HTML. Przechodzimy do usługi CloudFront i tutaj tworzymy dystrybucję. Od razu możemy wybrać jeden z bucketów dostępnych. Wybieram ten, w którym mamy aplikację. Jest tutaj Opcjonalne podawanie ścieżki. Natomiast my wybierzemy page oraz dostęp do naszego koszyka nie jest publiczny. Dlatego chcemy, aby CloudFront uzyskał, będzie się autentykował w dostępie do naszego bucketa. Jedyną jeszcze rzeczą, którą podamy, to jest domyślny obiekt, index.html i właściwie możemy już tworzyć taką dystrybucję. Przez chwilę będzie Trwało publikowanie Wszystki, do wszystkich endpointów, tak zwanych, do wszystkich punktów, w których działa cloudfront tej informacji, że mamy udostępniony taki bucket. Skopiujmy sobie adres tej dystrybucji. Tak, aby móc sięgnąć do tej strony przez inne okno przeglądarki. Kiedy już mamy gotową dystrybucję, przechodzimy do drugiego okna przeglądarki i otwieramy adres tej dystrybucji. Możemy wpisać. Inne, bardzo trudne zdanie w języku polskim do odczytania i sprawdzić, jak sobie poradzi z tym poli. Chwileczkę czekamy na udostępnienie. Pan Brzęczyszczykiewicz wyjechał nad morze. Super. Prawdopodobnie lepiej niż, niż ja. Teraz y, druga opcja z obrazem. W tym wypadku skorzystam może z bardzo znanej polskiej osoby. Niech to będzie Robert Lewandowski. Skopiuję link do jego zdjęcia i podam go tutaj. Ok, i teraz. Y, Poprosimy o odczytanie, cóż ciekawego zostało znalezione na, na tym zdjęciu. I can see Robert Lewandowski on the picture. Fajnie. Dobrze, że to rozwiązanie zgadza się z naszym pojmowaniem rzeczywistości. A teraz czas przejść do następnego kroku, kiedy już Udostępniliśmy api, udostępniliśmy stronę. No, mamy jeszcze phone number, o którym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, a chcielibyśmy móc wysyłać SMS, lub też zadzwonić na podany numer telefonu. Jednak musimy coś jeszcze zmienić w naszej aplikacji. A więc musimy teraz sięgnąć. Z powrotem do lambdy, logic i tam zmodyfikować adres URL, który jest wysyłany do, do w SMS-ie. I oczywiście deploy, bez tego sama zmiana nie zaistnieje. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym nadmienić. Do wysyłania SMS-ów nie potrzebujecie jakichś specjalnych konfiguracji, niemniej jednak, z powodów bezpieczeństwa, nie możecie wysyłać domyślnie SMS-ów na wszystkie numery. Na początek działacie na zasadzie sandboxa i wtedy tylko i wyłącznie Numery zdefiniowane, zweryfikowane. Zweryfikowane w ten sposób, że w momencie, kiedy dodajemy numer telefonu, na ten numer jest wysyłany kod weryfikacyjny i podanie go y, pozwala dołożyć do danej usługi y, numer telefonu i na ten numer będą wysyłane SMS-y. Ja w ten sposób skonfigurowałam swój numer. Będziemy mogli przetestować tą usługę. A więc po tych zmianach wracamy do naszej strony. Z funkcjonalnością udostępnioną. Powiedzmy, wpiszemy Hello everyone. Nice to see you. I wyślemy to SMS-em. Zobaczymy. Tak, jest dźwięk telefonu. Przyszedł. Hmm. Jakie ja mam to Państwu teraz pokazać? Mhm. Uh -huh. To jest bardzo trudne. Ach, mam nadzieję, że widoczne, przynajmniej częściowo. Odtworzę. Tak, to był męski głos. SMSy nam zadziałały. To jako finalny gwóźdź programu. Mamy możliwość wykorzystać centrum telefoniczne i zadzwonić na podany numer telefonu, odczytując tekst. Do tego możemy wykorzystać Amazon Connect. W tym celu należy wejść do usługi Connect. Już przechodzimy z powrotem do konsoli. Wybieramy sobie w y, tutaj w górnym oknie Amazon Connect. A żeby rozpocząć tą zabawę, należy stworzyć własną instancję, a żeby już y, przyspieszyć, ja y, przygotowałam demonstracyjną instancję EmiDemo i y, dostajemy się do niej. No niestety y, istnieje tutaj Dodatkowy proces logowania się do usługi. Dostajemy się. I tak naprawdę jedyną rzeczą konieczną, ażeby stworzyć tą funkcjonalność, jest przygotowanie tak zwanego Contact Flow. Więc przejdźmy do Contact Flows w Amazon Connect. Jest tu dużo um, takich domyślnych um, flowów, przygotowanych już przez Amazon. My um, możemy użyć Contact Flow Logic, który został przygotowany przeze mnie wcześniej. I um, jest dosyć prosty w momencie, kiedy. Um, Wchodzimy do tego przepływu, ustawiamy głos. Ja sobie wybrałam Ewę w języku polskim. Dalej podajemy tekst, który ma zostać odczytany. I tutaj dla ułatwienia ten tekst pobieram z atrybutu zewnętrznego i to całe skomplikowane przepływ wtedy. Rozłączamy się, jeżeli ktoś odsłuchał e, nasz prompt. Do zadziałania takiej, mm, takiego flow należy go zapisać i opublikować. Kiedy to mamy, e, po zapisaniu mm, rozwijamy Additional Flow Information i kopiujemy tą informację. Tutaj będziemy mieli wszystko to, co jest potrzebne do uzupełnienia w naszym AppLogic. Teraz, jeżeli skopiowaliśmy już informacje o kontakt flow przygotowanym, przechodzimy do lambda, lambda AppLogic. I tutaj y, wprost y, podajemy przy metodzie calluser instance ID, y, które jest umieszczone w tym y, ciągu znaków tuż po słowie instance, czyli od jednego slasza do drugiego mamy tutaj wartość instance. Contact Flow ID jest ostatnim elementem tego ciągu znaków. Wywołujemy outbound voice contact. To wszystko, a żeby opublikować klikamy deploy dla naszej funkcji i będzie gotowa do działania. Przetestujmy to. Wyświetlę Wam jeszcze informacje o tym, w jaki sposób dostać się do kodów źródłowych, które możecie wykorzystać z małymi zmianami, jeżeli chodzi o nazwy koszyka, jeżeli chodzi o identyfikatory zasobów, które stworzycie na własne potrzeby. Link do gita umieszczam tutaj na slajdzie. Znajdziecie go również w opisie pod wideo, jeżeli oglądacie go z YouTube. A ja życzę Wam miłej zabawy z serverless w AWS. Jeżeli chcielibyście. Czegoś więcej się jeszcze dowiedzieć, y, posłuchać o nowościach, czy zainspirować y, razem z innymi fascynatami usług w AWS, zapraszam was na mm, grupę Meetup AWS Polska, zapraszam was na stronę Facebook AWS Polska albo bezpośrednio do kanału YouTube AWS Polska. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Cześć.